Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam was w szybkich odpowiedziach. Wykaż, że kąt między dwusiecznymi kątów przyległych jest kątem prostym. Ok, no to rysujemy sobie tutaj kąty przyległe. Jeden z nich oznaczamy jako alfa, a drugi jako beta. Następnie tworzymy dwusieczne tych kątów. Czyli wbijamy tutaj cyrkiel, zaznaczamy łuki na ramionach. Następnie wbijamy tutaj cyrkiel i tą samą rozwartością cyrkla do środka. I łączymy wierzchołek z przecięciem. I tutaj mamy teraz dwusieczną kąta B, czyli podzieliło nam ten kąt na dwie połowy. Zatem teraz ten kąt będzie... Jedna, druga b, ty, a tutaj jedna, druga b. Ty. To teraz druga strona. Zaznaczamy sobie dwa łuki, mogą się nawet pokrywać z tą samą rozwartością cyrkla. I przenosimy do środka i łączymy. Ok. I teraz tutaj nam powstało jedna druga alfa, jedna druga alfa. Ok. A no to teraz sobie zapisujemy. Jedna druga alfa plus jedna druga beta. Wyciągamy sobie teraz jedną drugą. Przed nawias, a w nawiasie mamy alfa plus beta. My wiemy wcześniej z tamtego, że alfa plus beta, czyli kąty przyległe, tworzą łącznie 180 stopni. Czyli teraz podstawiamy te 180 stopni, bo to przecież alfa plus beta. A jedna druga ze 180 stopni to 90 stopni. Co należało wykazać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.